Proszę bardzo, kolejne pytanie. Panie pośle, ja chciałbym odwołać się do tego, co pan na początku powiedział, że w Polsce brakuje polityków, ludzi takich... Z wizją, z mężów stanu. Mężów stanu. Mężów stanu, tak. I pan jednocześnie popiera pana Jarosława Kaczyńskiego, który to na Majdanie razem z banderowcami, z politykami Platformy krzyczeli Sława Ukrainie. Pan popiera pana Jarosława Kaczyńskiego, który tak naprawdę niczym się nie różni od Platformy Obywatelskiej. I teraz moje pytanie, czy będziemy musieli czekać do wyborów parlamentarnych, żeby się okazało, że PiS niczym się nie różni od Platformy? Dziękuję. Więc jedna uwaga do Majdanu i banderowców. Mamy mylne spojrzenie w Polsce, dlatego że na olbrzymich płaciach Ukrainy w ogóle nikt nie wie, kto to był Bandera niestety. Ruch banderowców ma minimalne znaczenie. Praktycznie politycy związani z tym ruchem nie weszli do Wierchownej Rady, do parlamentu, albo zdobyli minimalne poparcie. W związku z tym my mamy tutaj niewłaściwe proporcje. Chcę pana zapewnić, że politycy ukraińscy związani z tym nacjonalistycznym ruchem, jak na przykład Swoboda, Tiachnybok, działający na zachodniej Ukrainie, Lwów i te okolice, to są partie bardzo ściśle współpracujące z Polakami. Mamy te informacje od samorządowców polskich, jak mamy to potwierdzone również od naszych konsularników, ludzi, którzy pracują w naszych konsulatach. Nie ma tam żadnego punktu spornego z tymi ludźmi. Stowarzyszenie Studenci... Natomiast jednym zdaniem, olbrzymie są różnice między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą. Dotyczą światopoglądu, dotyczą spojrzenia na państwo, na gospodarkę, na politykę zagraniczną. Jestem gotowy nie pozwolę siedzieć panu, latami, panie pośle, nie, aby państwu nie pozwolę panu to. Rozwinąć. Studenci...